Panowie, wasz stosunek do naturalnych futer też jest dosyć oczywisty. Wiele gwiazd mówi, że to jest w ogóle strasznie faux pas i strasznie niemodne, że dzisiaj można korzystać z futer sztucznych. Jak wy się do tego ustosunkowujecie? Jak się odnoszę? Tak. Gwiazdy wszystkie kłamią, mówiąc, a w rzeczywistości noszą te futra. Wiele polskich gwiazd boi się hejtu. No niestety ja wszystko widzę i nikt mnie nie oszuka, ja po prostu widzę, że to futro jest naturalne, a podpisują na Instagramie czy oficjalnie mówią, że to jest sztuczne, no to jest jeszcze chyba gorsze niż noszenie samo w sobie futra. Czy ktoś się zastanowił nad noszeniem sztucznego futra? Przecież to jest stworzone z ropy. Sztuczne futro rozkłada się 5000 lat. To jest zanieczyszczenie środowiska. A następne zdanie. Jeżeli ktoś chce nosić sztuczne futra, to znaczy, że chciałby nosić prawdziwe. To jest tylko taka hipokryzja. Ma chrapkę na futerko, prawdziwe. A że nosi sztuczne, no to nie wiem, jaki jest powód noszenia sztucznego futra. Nie będę się wypowiadał na łamach. Ale na pewno też jest mnóstwo gwiazd, mnóstwo ludzi, którzy noszą i nie zważają. My jesteśmy takim przykładem, oczywiście. Nosimy, bo lubimy i szczerze mówiąc, nie interesuje mnie zdanie innych, bo ja też nie narzucam komuś, w czym ma chodzić, jak ma się zachowywać, czy ma jeździć samochodem, czy jeździć tramwajem. Zwłaszcza, że wiele z tych gwiazd nosi futra, a jednak chodzi na przykład do delfinarium, gdzie te zwierzęta są męczone. Teraz powiem pani, o co chodzi. Czy futro, czy skóra, to jest ten sam produkt. Czy ktoś nosi kurtkę ze skóry, buty ze skóry, torebkę, pasek, to oni uważają, że to jest coś innego. To jest ten sam produkt, tylko jest obdarty ze skóry, z włosa. To jest jeszcze dłuższa linia produkcyjna, stworzenie skóry niż futra. I ktoś mówi, że to jest coś innego. Też trzeba zabić to zwierzę. I też jest hodowane, też jest zabite. Czy ci ludzie się nie zastanawiają? Jeżdżą super luksusowymi samochodami po kilka milionów złotych, płaszczą tyłki na tapicerce skórzanej i wszystko jest okej. Okay. Super komplety wypoczynkowe skórzane. No. To jest hipokryzys, po prostu. Idą do programu jako obrońcy zwierząt, a płaszczą za przeproszeniem dupę na skórzanych tapicerkach. Czy ich to nie parzy? Bo mnie by parzyło. Chyba ich troszeczkę parzy.